Aleluja! Aleluja, kochani! Chwała Najwyższemu Jezusowi Chrystusowi! Kochani, chcę wam powiedzieć dzisiaj, że jeszcze 2,5 roku temu byłem martwym człowiekiem! Byłem martwy! Nie miałem w sobie nic! Byłem złodziejem! Byłem alkoholikiem! Byłem narkomanem! Byłem damskim bokserem! Codziennie przez 2,5 roku lałem narzeczoną! Nienawidziłem każdego człowieka! Ale w moim życiu stała się jedna bardzo piękna rzecz! Pewnej nocy poznałem Jezusa! Prawdziwego Pana Panów! Prawdziwego Pana! Prawdziwego Króla! I ten Król jest tutaj na tym miejscu dzisiaj duchem! I woła do ciebie, narodzie! Oto stoję u drzwi twych i kołaczę! Kto słyszy mój głos i otworzy mi drzwi, ja wejdę i będę z nim wieczerzał! A on ze mną! Ja ci powiem, człowieku! Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A ja ci powiem coś jeszcze lepszego. Jest dowód na to, że Bóg umiłował sobie człowieka. Jest dowód na miłość Bożą. Wiecie, jaki dowodem jest to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Jezus Chrystus umarł za nas. Nie jesteśmy religią, nie jesteśmy zgromadzeniem politycznym. Jesteśmy ludźmi żyjącymi w relacji z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy tu po to, by naród polski dowiedział się o tym, że Jezus Chrystus żyje. Jezus żyje. A akcja na tym miejscu jest pod tytułem Bóg nie umarł. Jezus żyje. Halleluja.